Witamy serdecznie. Siema. Witam, witam. Cześć. Tak, witamy wszystkich, którzy nas lubią oglądać, tak? Tak. Lubią nas za to, jacy jesteśmy, a nie za inne rzeczy. Tak. No. A nie za to, kogo spotykamy. Tak. Bo czasem, wiecie, różne osoby będziemy spotykać i będziemy to pokazywać, więc no nie dziwcie się. Dobrze, ale ten temat zostawimy na razie. Pewnie jeszcze do niego wrócimy. Podsumujemy ostatni odcinek, co tam się wydarzyło. A dzisiaj film nie o tym. Dzisiaj jest sobota i niedziela. I postanowiliśmy, że ruszamy do Krakowa. To już wiecie po tytule tego filmu. Także zapraszamy Was na odcinek serdecznie. Także oczywiście nie będziemy Was zanudzać trasą. Zaraz się zobaczymy od razu w Krakowie, ale co jeszcze chcemy pokazać na pewno, bo sami jesteśmy ciekawi, ile teraz kosztuje autostrada na tym odcinku, tam chyba od Katowic do Krakowa, więc dawno nie jechaliśmy. Kiedyś jak jeździliśmy do Zakopanego, to chyba 30 zł płaciliśmy. Także zobaczymy co i jak. Tak? Poza tym może coś się wydarzy na autostradzie, to też Wam pokażemy. Tak, to też nagramy. Więc będę czujna, będę miała telefon przy sobie, że w razie co oczywiście coś Wam nagram, no i pokażę, tak jak mówiłam, te ceny, a jeśli nic ciekawego się nie wydarzy, to się zobaczymy już w Krakowie, tam będzie zapewne bardzo ciekawie. Wczoraj był tam Tusk. Obyśmy go nie spotkali. Nie zaczynajmy już tematu politycznego. Bo będzie komedia. Jeden film na kanale wystarczy. Dobrze. Zobaczymy ile tym razem. Czy mają krótko wyjazd 80 na godzinę i wyprzedzą nas, żeby jechać szybciej na pojazd? No jest. Spieszy się. Tak, nie brakuje ludziom w obieżu. Zobaczymy ile zapłacimy. Andrus jest w kadrze. Tak, chciałam powiedzieć, że zaparkowaliśmy na parkingu, gdzie cena za godzinę 6 zł, a dosłownie kawałek dalej, co Wam teraz pokażę? Sobota, niedziela, 12. 12 zł w niedzielę i święta za godzinkę. Szok. I powiem Wam, że do centrum mamy, nie wiem, 500 metrów może maksimum. Także jest dobrze. Jesteśmy na Dominikańskiej, tak? Dobrze pamiętam? Przepraszam, na Floriańskiej. Tak, jest ulica Floriańska i zaraz Wam pokażemy, gdzie tutaj nocowaliśmy. Takie kraty były, pamiętasz, na gołębie, takie igły, ale odwróćmy się, spójrzmy na bramę. Cudnie. Uwielbiamy przyjeżdżać do Krakowa, naprawdę. Ale fajny parking, bliziutko. Fajna cena. Super. Są, tutaj tak. Nocowaliśmy. Na górze. I mieliśmy taki kawałeczek do rynku. Także super. Widzicie? O, tam. Na gołębie są takie te kolce. Tak. I tu na wprost dziś mieliśmy śniadania. Chodziliśmy na śniadanka tutaj gdzieś. Tak, tutaj na... Tak. O proszę, jaki idzie pan fajny.
Jaś Fasola. Spójrzcie, jak się cieszy. Wow. A tutaj nie byliśmy w tym Muzeum Figur Woskowych. Nie, nie. Mhm. Więc zdrojów jest większe. Oho, ponczusie. Po 9 zł ponczusie. Proszę. Ale proszę, nawet po 15 są, widzę. Tak? No, proszę. Premium. Świetna. Obwarzanki sprzedają. 2 zł 50 groszy. Gorący precel. Dziewczynki komunijne. Dotarliśmy do rynku głównego. A gdzie dorożki? A jedzie, jedzie tutaj. Mhm. Kochacie Kraków? My bardzo. Pięknie. Akurat Kościół Mariacki remontują, jak widać, prace finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Tak, sprzedają różne gadżeciki. No. Chłopcy poszli do KFC coś zjeść, także rozdzieliliśmy się chwilowo. Mamy się spotkać. Oczywiście później pójdziemy do jakiejś knajpki coś zjeść. W Krakowie ładna pogoda, widać, że tłumy są, fotografują się. Bardzo dużo turystów z zagranicy, słychać obcy język non stop. No i zobaczcie tutaj, jakie obłożenie konkretnie. A przypomnę, że dzisiaj jest 19 maja 2024, niedziela. Także dzień wolny. Przyjemnie. No i cieplutko, naprawdę. Może na to góry. Cześć! Jak tam, zjedliście? Nie. Czemu? Mamy zakupy. To samo. Tak? Czekaliśmy was. Tak? Oho, ho. Wow. Dla was nic nie ma. Dobrze. Nie. Takie długie. Aha, to przyszliście nam zrobić smaka. Tak. Aha.
Nie ma. Naprawdę smaka przecież nie. Jakie fajne. Taka bułka. No to teraz jak patrzę, to bym zjadła. Mówiliśmy, my nie idziemy, nie idziemy. Znajdziemy jakieś zapiekanki. Max nie tylko to ma. Jeszcze coś ma? A co? No i za co to mi idę? Wiem o co chodzi. Shiny złapałeś. Mhm. Co tam masz? Wow, nawet nie wiedziałam, że jest shiny. Ja też nie wiedziałam. Fajnie, fajnie. Dobra, to smacznego. Dziękuję. Ale nam zrobiły. Ale zaraz coś kupimy. Ciupagę. Jaki shih tzu, ale chyba mu gorąco w tym ubranku. Zobacz. Chyba mu tak gorąco, co? Tak. Za ciepło jest. O, szczeka. Denerwuje się. A tak samo. Idziemy już. Ale fajny. Piotr chciałby jakąś czapeczkę, bo nie wziął sobie, a słońce bardzo grzeje. Więc może gdzieś się uda dostać. Następny shih tzu. Popatrz. Zimowe czapki? Wow. 110 zł. Czapa. No, też można w lecie. Można. To ja szukam takiej dla ciebie przeciwsłonecznej. Zimowa. Są jakieś, Piotrek. Polska. Zobacz, ile tutaj zimowych. No, pilotki. Futrzanych takich. Bursztyny. O, tu są czapeczki, Kraków, oryginal, różowa. Poland. Nie, no nie. No taka to nie. To jest dziecięce. Dziecięce. No. Tu masz jakiś Kraków. A masz wojskową, zwykłą. No, jaką w ogóle, z czym byś chciała? Nie wiem, musimy wpaść w oko. Ja zawsze tak mam. Tu trochę przyjemniej. Tak. Nie grzeje tak. No i nie ma takiego natłoku ludzi. Myślałam, że będzie więcej. Ale piękne dla dziewczynek. Cudowne. Naprawdę. Ja myślałem, że nóg się byśmy tak kupili. Jest szansa. Bo trzeba było trochę porozcinać. Ale teraz sobie przypomniałam, bo tam widzę bluzy, koszulki, Kraków, że Max ostatnio jak był w Pradze na Rammstein, taki zespół, wiecie, niemiecki, specjalnie do Pragi pojechali. On w sumie tego nie słucha, ale z kolegami pojechał i podobało mu się, zadowolony przyjechał, ale chciałam powiedzieć, za ile kupił koszulkę taką, wiecie, firmową, ich Rammstein, dedykowaną specjalnie na tą okazję, Praga, data tam i tak dalej. Nie wiem, może pokażemy. 40 euro taka koszulka kosztowała. Także, o, są. Grają w poksy. Nie? Mówię właśnie o twojej koszulce, że kupiłeś za 40 euro.
Rammsteina. Rammsteina, no. Żeby to musiała pokazać. Szkoda, że nie wziąłeś. Nie myślałam. Ale no, gorąco by było w czarnej. No w sumie w czarnej mogłoby być gorąco. To ruszamy dalej. Na zapiekanki znalazłem. O, idziemy na zapiekanki. Gdzie te zapiekanki, Piotrek? Z przodu. Burgery. A są, 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 są. Proszę Państwa, co to jest? Tak patrzymy, ceny są duże. Staropolska pajda ze smalcem. 18 zł pani tam przygotowuje. Trzeba przekroić pani? A, tutaj możemy zobaczyć, jak one wyglądają. A jakie kiełbaska? Czyli spora jest dosyć. No. Dwie takie zapiekanki, na pół. Jęku, fajdę. A jaką fajdę? Jedną taką. Aha, dobra. To taka kosztuje 57, taka 56. A to kto jest za 18? 18 jest podstawa chleb z masłem z malcem. Aha, w ten sposób. No i dodatnie w inne ceny już wchodzą. Aha, to weźmiemy na razie tą za 18. Coś takiego kiełbasę, tak? Jedną. Ze smalcem czy z batem? Ze smalcem. Może jeszcze ogóreczka kiszonego, bardzo spakuję do tego. Dobrze. Jedziesz tam gdzieś na zapiekanki zabrać? No to bierz. No, weź trochę. Widzicie, taka zapiekanka kosztuje... Przepraszam, taka pajda kosztuje 57 zł. Wzięliśmy na razie ze smalcem, z ogóreczkiem. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy, czy warto swoje ceny. Dla Państwa, proszę sobie serwetki tutaj zabrać, waszego życzę. Na cztery? Na cztery. A trzeci? Just a second. Ok, this, please. No spróbujemy. Tak. O, akurat hejnał mariacki. Słyszycie? Chłopcy? Hejnał mariacki. A my wcinamy i powiem Wam, że dosyć dobre. Fajne, ciekawy smak. Ale jak człowiek głodny, to wszystko smakuje, więc no, myślę, że może nie warte swojej ceny, ale... Ktoś śpiewa. Dziwny głos. Nie pamiętam, jak tu byliśmy. To było pusto. Tak, pamiętasz? Tak, to zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. A dzisiaj trafiliśmy naprawdę wyjątkowo, jest. Zobacz, co pomyślałem, jakie kurczaczki kręcą. Idziemy zobaczyć, a może to coś gołębie? Nagramy. Gołębie. Kaszanka, to jest pachnie. Ten. Golonkę. Gdzie będą warzywa? Kiełki zielone, czerwone. A cena? 40 zł pierogi. Wiecie co? Ceny tutaj są jak zagraniczne. Polska się zrobiła droga. Ostrzypek się z MZ-a. Syrek z grilla.
A to taka wersja sport z tym boczkiem? I taka mini. Ale z boczkiem, nie? Krokiety z pieczarkami, z serem, różne. Pierogi czekoladowe z bananem. Wow. Chirosy, to co lubi Alex. Fajdy chleba, różne. Tam mieli kolejkę, tutaj nie ma. A, podstawowa wersja 20 zł. To mieliśmy taniej, bo tutaj wyjdzie 28 z ogórkiem. A my zapłaciliśmy 25. Kiedyś pewnie tak wymyślą, żeby zapachy można było przenosić przez ekran. No fajnie, fajnie. I dorożka. Zwróćcie uwagę na kopyta. Może Piotrek coś powie na ten temat? Tak, tak, że te kopyta są podbite gumą, żeby konie się nie ślizgały. I zaczęło nam padać, ale to taki lekki przelotni deszczyk. I dziewczyna śpiewa, ale nie wiem, czy to wina nagłośnienia. No tragedia. Ojej. Tak to po uszach daje, że aż bolą. Chcę na pytania swe odpowiedzi. Mocno. Czemu on rozprasza się? Drażni. Ludzie idą i mówią rany boskie. No są w szoku po prostu. No przepraszam cię, koleżanko, że tak cię oceniamy, ale to pewnie wina nagłośnienia po prostu. Zapewne. Mieliśmy chwilową przerwę, idziemy dalej i tam po lewej, jak widzicie w rogu, widać nasze dzieciaki, chłopaki dorosłe już, tak, a idziemy za nimi, powiedzmy, umówiliśmy się, że spotkamy się na Smoku Wawelskim, tam sobie jakąś rodzinną fotkę zrobimy i tak każdy teraz ma czas wolny, pogadaliśmy, co tam widzieliśmy, wymieniliśmy się różnymi informacjami i może wyprzedzimy choć tutaj. Widzimy ciągle poprzebieranych ludzi. No nie fajnie, że tu jeżdżą samochody. Tak, i idziemy dalej. Piotrek ma ochotę na precelka jeszcze przed obiadem. Tak. Zapałki.
różne. Fajnie, duże, małe. Kraków. Tak wstępnie mamy już ogarniętą restauracyjkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ludzi, ho, ho. Także kierujemy się ku rzece Wisła. A tutaj byliśmy kiedyś na jakieś... Dziękujemy. Tu byliśmy kiedyś na jakichś deserach. Tak. Pamiętasz? Siedzieliśmy przy takich stolikach. Możliwe, że to jest na vlogu z Krakowa. Z Krakowa. A wiecie, teraz mi się a propos Krakowi przypomniało. Choć wyprzedzimy, bo tak słabe tło mam. Teraz mi się przypomniało a propos Krakowi, że jakiś mężczyzna zadzwonił do nich i wpłacił im 14 milionów złotych na konto. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Szok, szok, szok. Kiedy do nas tak ktoś zadzwoni? No, fajnie by było. Kanał by się rozwinął. Myślę, że prowadzilibyśmy kanał? Myślę, że tak. No, ciekawe. Jak tak 14 milionów byśmy dostali? Nie wiem. Ale może. Może kamerzysta by za nami podążał i nasze przygody nagrywał. Tak, konkursy byśmy robili. Kamerzysta, montażysta, wiecie. I by było fajnie. Tak, konkursy byśmy robili. O, takie mystery boxy. O. Dla widzów. To nie, może. Faktycznie by było. Taka zajawka, wiecie. A w sumie to lubimy robić. Jakoś tam akceptujemy te wasze negatywne komentarze i zżyjemy z nimi. Ale oczywiście wolimy te pozytywne. Tak, te są najlepsze. Pogoda nam się coś psuje. Deszczyk zaczyna padać. Konie kursują. Biedne. Cały czas te same. Zmęczone. Ho, 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 sporo ludzi. Tradycja musi być. O! Chciał wiać. Deszczek zaczął padać. Wiać. Piotrek, nie wiem, czy zauważyłeś, ale my zawsze, jak tu jesteśmy, to zaczyna wiać. Nie, może tu po prostu zawsze wieje. Zawsze może wieje. Może że na podwyższeniu. Tak. Poprzednim razem też, jak byliśmy, to wiało. I tak w sumie tak samo było nieprzyjemnie. Szliśmy szybko, tylko w drugą stronę. O, koszenie trawy się odbywa. No, ciekawe, czy ich znajdziemy. Ale ładnie, zielono. No i jesteśmy na górze, proszę Państwa. Tak, na diabelski młyn stąd widać. Zobaczymy na smoka. Czy nasze dzieci już są? Uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Nie wspinać się. No, tak zarosło, że nie widać. Chmurzy się.
jak tutaj byliśmy poprzednim razem z Piotrkiem, to przez ten most codziennie podążaliśmy. Gdzieś w tamtej okolicy mieliśmy, po drugiej stronie w sensie, mieliśmy nocleg wówczas. Chłopaki podziwiają widok. Jak tam widok? Podoba się? Super, wypasiony. Tak? Podoba się? Tak. No to fajnie. Pięknie jest, prawda? Miasta widać. No, jakby. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś się dzieje. Proszę. Jak coś kasa jest? Jezus. To tylko ta kasa? Proszę. O, ja pierdolę. Co się stało? A dlaczego on uciekał? Co, ktoś idzie? Przed chwilą panowie uciekali z balonami i innymi rzeczami. Pieniądze gubił. I spadła mu maszyna do waty cukrowej. Cała się rozwaliła. Jezu, aż przykro. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. Szła pani z dzieckiem małym na dole, z dwójką dzieci. Całe szczęście nic się nie stało. Idzie straż miejska, czyli oni uciekali przed strażą miejską, tak jak przypuszczaliśmy. Ludzie się tu zebrali. Proszę, i tak dostanie mandat, i tak dostanie mandat. Straż miejska jest już obecna. No przykro. Trafiliśmy. Ale numer. Teraz jakoś szybciej zieje, co 5 minut chyba. Fajnie. Alek. Siema. Siema. Przejęliśmy vloga. Tak? Super, no. Lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście. Oglądajcie wszystkie filmy. Proszę, pan jak gra na skrzypcach pięknie. Umila spacerowiczom czas. No wspaniale. Przyjemnie, prawda? I tak sobie spacerujecie wzdłuż Wisły. Uroczo. Konsumujecie coś ewentualnie. Spójrzmy tutaj. Ale ludzi. Ho, ho, ho. A my już kierujemy się, rozdzieliliśmy się teraz z chłopcami i kierujemy się w stronę restauracji. Także idziemy coś zjeść dobrego. Zastanawiamy się, co zamówić. Tak wstępnie chyba wezmę karkówkę z grilla. Jakoś mam ochotę na mięsko. O, coś czeka. I co, macie pomysł? Albo burger, albo to. Fajnie wygląda. Szarma. Z krążkami cebulowymi. Max bierze chrupiący kurczak. A ty, Piotrek? Ja biorę wątróbkę z pieczarkami. Dobra. Dostaliśmy lemoniadę. Tak tylko chciałam zwrócić uwagę, że te szklanki nie są najwyższej czystości, że tak powiem. Widać. Ale może to pod słońce się czepią. No szkoda, że są mokre jednak. Nie wiem czemu, nie są wysuszone. Każda jest mokrusieńka. No ale nic, pijemy, nie? Jest whisky? Sprawdź, jest. Max jako jedyny głodomor zamówił jeszcze zupkę. Właściwie to ja nawet nie wiem jaką masz. Irlandzką jakąś. Irlandzką. Irlandzką? Nie, libańską. Libańską. Każdy inaczej mówi. Tak siedzimy. Maxiu zajada zupkę. Jak zupka? Dobra. Smakuje. Ja tak patrzę. A myśmy podkładek nie dostali. I za chwileczkę sosy doniosę, dobrze? Tak. Proszę uprzejmie. Dziękujemy. Chciałam powiedzieć, że ja mam karkówkę z grilla. Piotrek ma wątróbkę grillowaną. Max chrupiący kurczak. A Alex wieprzowe mięsko. Thank you.
Oj, przepraszam. A trochę wyżej? Szczerze powiem, że póki co średnio mi smakuje. Jak widać, lekko surowawe jest mięso. I tak wygląda paragon. Niestety nie dostaliśmy go od razu po zapłaceniu rachunku. Musieliśmy się upomnieć. To co, może tak szybko ocenimy? Jak na ile oceniacie? No tak dwa, maksimum 2,5. Max? I tak dobrą trójkę tam. Dobrą trójkę. Alex? Ja na 4. Ty na 4, to by najbardziej smakowało. Na trójkę też daję. A coś uzasadnicie? No mi chodzi o całokształt. Te szklanki, całokształt. Nie, jest ten podkładek. Chłodne jedzenie. Chłodne jedzenie. No, ogólnie taki no, bardziej fast foodowe taki jedzenie niż taki restauracyjne. Przymylę, ale tak się czułem. Też jakby się bardziej fast foodowe. A ty ziewałeś przed chwilą? Nie. A tak mi się jakoś wydało. Dobrze. Dobrze, tak. Także dziękujemy restauracji czy knajpce, zwałek zwał, Sphinx. A więc tak, kochani, jesteśmy właśnie po restauracji. Pan z obsługi bardzo miły. Tak, obsługa bardzo miła. Także bardzo, bardzo miły. I szybko nam w miarę podali. Tak, gdzieś około 20 minut czekaliśmy, także... I na rachunek też nie musieliśmy długo czekać, także to naprawdę było szybko załatwione. To znaczy pan powiedział słownie, ile nie dał nam paragonu. O paragon trzeba było się upomnieć, co już mówiłam wcześniej, także to też trochę dziwne tak szybko. Nie każdy bierze paragon widoczny i tak na czarno, wiecie. Dokładnie. No, ale powiedz jeszcze o precelkach. Tak, tak, na właśnie. Na inny temat. Chciałem wam, bo ja bardzo chcę zjeść precelka. I jak żeśmy wchodzili do Krakowa od tamtej strony... Wchodzili do Krakowa. Od Kościoła Mariackiego. Tak. Od Floriańskiego. Na Starówkę żeśmy wchodzili. Będą pisać. W każdym razie, jak wchodziliśmy do rynku od strony Floriańskiej, to precelki były po 2 zł. Tak. Jak wychodziliśmy już z rynku... 2,50 Piotrek. 2,50. Tak, 2,50. Jak wychodziliśmy z rynku w stronę zamku, to były już po 3 zł. A jak żeśmy poszli przez park od zamku, to już były po 3,50. Tak, także śmialiśmy się z tego. Także jestem ciekaw, bo zobaczymy jeszcze, po ile precle na wyjściu będą ponownie na Floriańskiej kosztować. Czy przypadkiem to od godziny nie zależy ich cena. Może, może już były droższe. Także będziemy wiedzieć, czy to mafia precelowa, czy nie. Dobrze, także co chłopaki? Przenosimy się jeszcze do... Gdzie się przenosimy? No, szukamy lodów kręconych, mam ochotę na kręconego loda i na precla. Tak idziemy sobie tutaj tymi ścieżkami, podążamy. Jak widzicie, sprzedają różne takie rzeczy, co wcześniej już nagrywałam, ale chciałam powiedzieć, że przed chwilą komentowali, że wszystko jest drogie. Naprawdę w tym roku jest mega drogo. I wiecie, co jest najlepsze? Że człowiek czuje się jak na jarmarku. Spójrzcie. Wszystko to, co w zimie. Tak. Tylko, że teraz mamy ciepło. O, fotografowuję tutaj. Fotografuję, w sensie. Patrz, to jest oscypki masz. No. Dokładnie, na takim tym pojemniku. Koszyczka. Nie, tutaj zawsze ktoś ogląda, w tym grillu. A, na grillu, no tak. Tak sobie spacerujemy, fotki robią, opowiadamy i przed chwilą się zastanawialiśmy, czy Alex jechał z nami taką właśnie dorożką i doszliśmy do wniosku, że jechał. Mówi, tak, jechałem, pamiętam. Także mamy zaliczoną atrakcję. No to masz rację, tak, to masz rację. Się wyginają te nogi. Bo te gumy za dużo nie dają. Czekamy na jeszcze jedno tutaj dla Alexa cappuccino. I tak siedzimy i słyszycie? Piosenka niemiecka leci. Jesteśmy w Krakowie i piosenka niemiecka. Ale numer. A Piotrek poszedł właśnie. A myśleliśmy, że to moje się coś zamieszało. Na ciepło Aleksowi zrobili.
Jest już, na zimno, tak jak chciałeś. Tak, jesteśmy. Jesteśmy właśnie na kawce w Starbucksie. Każdy zamówił inną. Yo, yo. Jestem, przykupiłam.